Dzień dobry, albo dobry wieczór. 13 lipca w środę pozdrawiam Was słowami, które czytam z Księgi Izajasza z 66 rozdziału. Tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów. I słowa z Ewangelii Marka 16 rozdziału 15 wiersza. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I słowa Hansa Dietera Hyscha. Chwyć nas za ręce i poprowadź drogą pojednania ze wszystkimi ludźmi i z całym światem. Wybaw nas od naszej ślepoty i prowadź nas stale ku pojednaniu. To znaczy obdarz nas żaglowcem pełnym miłości, który płynie po Twoich morzach do Twych przystani, gdzie spotykamy drugiego człowieka, a on dostrzeże w naszych oczach Twój znak rozpoznawczy, miłość. Wszystkie słowa, które prowadzą nas dzisiejszego dnia, dotyczą tego, że mamy być świadectwem naszego Pana Jezusa Chrystusa w całym naszym środowisku, w naszym życiu, w którym funkcjonujemy. Ja mam świadomość, że większość z nas, kiedy słyszy, że ma być świadectwem, ma mówić o Bogu, to w zasadzie ma taką wewnętrzną blokadę i mówi, ja nie potrafię mówić, ja nie specjalnie czuję to, co miałbym w danym momencie powiedzieć. I wydaje mi się, że takim chyba najlepszym drugowskazem, jak to robić, są takie trzy przykłady, które postaram się Wam teraz tak pokrótce powiedzieć. Pierwszą możliwością jest mówić faktycznie. Mam takiego kolegę bardzo dobrego, który ma taką umiejętność, że zawsze potrafi tak skierować rozmowę, że w zasadzie prędzej czy później ona będzie dotyczyła wiary w Boga samego, czasami też Kościoła. Ma taką niesamowitą umiejętność słuchania drugiego człowieka i w odpowiednim momencie wtrąca. Ja mam wrażenie, że nie robi tego specjalnie, tylko ma tak po prostu wkodowane. Żyje Kościołem, żyje wiarą w Pana Boga i generalnie jakby czuć, że on chce o tym rozmawiać. I był taki moment, kiedy powiedział mi, że po weselu swojego syna spotkał się ze swoim swatem i ten kilka razy spotkał się z nim przed tym weselem i no, potrzebował, że tak powiem, tych kilku godzin wesela, żeby odważyć się powiedzieć temu mojemu koledze, co uważa o nim. I przed niego powiedział, że słuchaj, ja nigdy nie poznałem takiego człowieka jak ty, który mówi o Bogu i o Kościele w taki sposób, że chce się tego słuchać, że to jest bez nadęcia, ty nie przekonujesz mnie, ty nic mi nie każesz, ty po prostu mówisz jak żyjesz i ja patrzę na to jak żyjesz i mówię, no też bym tak chciał. Powiem szczerze, że ta historia, ona ma ciąg dalszy, bo ten swat generalnie no, żyje jak żył do tej pory, w zasadzie tam się niewiele zmienia, ale sam fakt, że powiedział mu to i patrząc na niego, słuchając tego, czego on mówi, sprowokowało go do tego, że ma no, bardzo poważną refleksję na temat wiary w Boga samego, ale też i Kościoła. Druga rzecz to po prostu robić to, co robimy rzetelnie, bez kłamstw, bez oszukiwania, bez naginania różnych rzeczy, które ewentualnie można nagiąć. Ludzie nas obserwują i zawsze zobaczą, że jeżeli robimy coś dobrze, jesteśmy rzetelni i wykonujemy pracę, która jest nam zlecona dobrze, no to będą zadawać pytania, no przecież nie musi, przecież może w pewnych momentach sobie odpuścić, może pewnych rzeczy nie zrobić. Ludzie, kiedy widzą, że ktoś robi rzetelnie swoją pracę, zawsze mają pytania. Jak to się dzieje? Dlaczego to robisz? I powiem szczerze, że to jest taki dobry moment, w którym można powiedzieć, no słuchaj, no ktoś oddał za mnie swoje życie, no to jedyne, co ja mogę zrobić, no to przynajmniej w swoje powołanie, to, co robię na co dzień, robić po prostu dobrze. Nie oszukiwać, a to, co mam, to swoje umiejętności i chcę je wykorzystać jak najlepiej. To jest druga możliwość, jaką możemy zrobić. Jeżeli nie chcemy mówić, to róbmy po prostu to, co robimy, najlepiej jak potrafimy. Ale jest jeszcze jedna rzecz i to jest trzecia. To jest trzeci przykład. Ja mam świadomość, że tych przykładów pewnie można mnożyć, jak można mówić o Panu Bogu i jak można głosić Jego Słowo. Natomiast ten jeszcze jeden moment to przede wszystkim to jakby podejście do człowieka, tu jest jakby w tym tekście, który dzisiaj czytałem, określony miłość. Natomiast mam tutaj takie proste słowo, bez nadęcia. Mamy podchodzić do drugiego człowieka bez nadęcia, skromnie i zawsze otwarcie.
To nie chodzi o to, żebyśmy spotkali człowieka i od razu mu o Bogu mówili. Żeby człowiekowi powiedzieć o Bogu, to najpierw musimy poznać jego historię. Musimy być otwarci na tą historię. Ten człowiek musi chcieć nam ją powiedzieć. I czasami jest taki moment, w którym możemy powiedzieć, że słuchaj, no Pan Bóg w twoim życiu działa, działał albo będzie działał. Tylko jedyne, co musisz zrobić, to oddać mu swoje życie. Tylko nie powiemy mu takich słów bezpośrednio, kiedy będziemy patrzeć na niego z wyższością, kiedy będziemy mieli świadomość, że mamy wiedzę, którą no nie będziemy się chcieli podzielić, bo to jest tylko nasza wiedza, taka ekskluzywna. Natomiast jeżeli będziemy podchodzili do człowieka tak jak z miłością, otwartością, bez nadęcia, to zawsze no będzie taka możliwość, w której ludziom będzie można człowiekowi powiedzieć tą bardzo ważną wiadomość. Jezus Chrystus zmarł za ciebie na krzyżu. On działa w twoim życiu, działa w moim. I być może jest szansa, żebyś zmienił coś w swoim życiu na lepsze. No i tylko tyle. A może aż tyle. Na 13 lipca. Zostańcie z Bogiem. Amen.